pierwsze zwiedzanie rozpocząć marsz? To ja idę. O, witam, witam, witam serdecznie. Dziś mówi Holandia i dziś chciałem pokazać świetną bitewkę. Panie, muszę mówić o kresownym amerykańskim czołgu niszczyciel T110E4. Tylko mówią, że jak w skrócie niektórzy mówią E4 tylko, albo TE4, jak zwał, tak zwał. Podkreślam, amerykański 60 poziomu półobrotową wieżą. Czemu pół? Bo do połowy się tylko obracam. Mówię, że jak kontrujesz, tak chociaż nie nazwę kontrować tym niszczycielem. Można skontrować, można z przodu, można na boku strzelać, ale dalej niż bok, to nie. Po prostu nie radzę i tyle. Chciałem zaprezentować tą bitewkę z wyniku tego, jaki zrobię fajne uszkodzenie, jak zagrałem i w sumie w jakiej sytuacji zostałem doprowadzony, że zrobiłem taki wynik. Tylko o sytuację mi chodziło, bo początek dość nieciekawy, bo tak mouse się trochę wlecze, faul i super koń snajpią, jedną po co. A ja już dwa strzały fajne, perfidne dostałem. Na przeciwnika strzeliłem, bo ja też się trochę wycofuję, chociaż no wiadomo, ale to co, jaka sytuacja tam mi się działa, to ma nie totalny szok. Ja oczywiście się cofam, skupiam się, bo wiadomo, że oni wyjadą to 121 i trzeba było im wsadzić tą bułeczkę. A ja perfidnie na szczęście przebijam i 860 mi tu losuje. 3 pociski, już mam 2400 uszkodzeń. Ja już wam oponoczy się, bo ja już wiem, że sam na 3 za bardzo nie wygram tą bitwę. Kolejny za 800 bułam. Oczywiście próbuję się kontrać, już mam 4 przeciwniki na sobą. Mój kolega Mouse próbuje mnie jakoś obronić i z tego jeszcze przyjmuje za mnie pocisku. Oho. Krytyczne zagranie PZ-y. Mam krytyczne zagranie, bo dolna płyta uknął przebiłem i zapewne dostał silnik. Ja na lewą opłat liczą, że alty się obudzą i mi tu pomogą. I ja to pijam. I na szczęście alta walię dobiłem. Niestety E4 mnie przebiło, chociaż próbowałem jako tako skontrać i licząc, że nie przebiję. Teraz bluzkuję setę, próbując licząc, że ona inni na mnie się skupi, nie skupiła się alta. Na szczęście mi pomaga jedna za pomoc, że licząc, że nalną szalę i to. I na szczęście mouse mi się zerwa walnął i ja dobiłem E4. Już mam prawie 6000 uszkodzeń. Zaledwie 4 minuty. Mouse przyjął za mnie pocisk, ja dobiłem go. Już jest trzeci kill, trzeci frag. I to jeszcze nie wszystko, to się dopiero skręca. I właśnie ten moment chciałem wam zaprezentować, że ja dwóch czołgów trzymało czterech i w rzadku zmiotło ich na totalny proch. Że oni mieli taką przewagę, ale tak skryte sobie przegrali. Totalnie. I dlatego chciałem tym zaprezentować imię z nich tego, że pobiłem swój rekord na E4, bo w życiu już jak dalej już nim nie gram, ale jak zacząłem ostatnio pogrywać nim, to dalej
czuję tą moc tej E4. Nie wiem, może nagle, nie wiem, jakoś Siergiej może, nie wiem, przerzucił wajchę i od razu ta bitwa zrobiła się taka ciekawa. Nie wiem, nie wnikam tu. Teraz odstrzelam Blade'a, który pokazałeś nas pod koniec, że coś tam on może dostał, choć nie będę mówił wszystkich wiadomości. Teraz tak, próbuję na TVP gatowe okrążyć. Niestety kolega Maus przyjmuje full moontu od Art, a ja na szczęście wykorzystuję tą szansę. Niestety te nasze arty to trochę za szybko szlajły, co by to znaczyło, że ładują ich też najpewniej teraz. Nie chciałem, że może aż wyjdzie, ale niestety ten VOP jak się świeci, próbuje. No i teraz widzę i... No i w tym momencie się na razie trochę kończymy. A wyniki końcowe będą za kilka sekund, no to nie robiłem to dalej. A wyniki końcowe są takie, że o dziwo, że nie wiem, zrobiłem dość nawet wygraną, więc miałem 6000 uszkodzeń chyba. Ale zapomniałem, okazało się, ile miałem na koniec, zanim zginąłem. Ten blind, który ja strzeliłem, oczywiście, który dobiłem TVP na kończącym dobiciem. Tutaj niestety nie pokazuje, ile tutaj dostał, ale niestety 7100 uszkodzeń. Tym 6 krytycznych, 1000 asysty oczywiście. Wynik zespołu 7153 uszkodzenia. Expa 1240. Może zaraz się ten zagranił, które było bardzo fajne. Na 300 11 pocisków wystrzelonych, 11 trafionych, 11 spenetrowanych. Z odległości ponad 300 metrów 821 uszkodzeń tylko zrobiłem. To by znaczyło, że ja nie tyle co snajpiłem, co tylko bardziej w ataku byłem i byłem na takim kontrataku, że jeszcze byłem bardzo blisko przeciwnika i bardzo ryzykowałem z tym. Więc zobaczymy dalej. No a zestawię się takim czołgiem aktualnie grałem 14 zwykłych, 13 goldowych, co zwykłe pociski mają 295 penetracji, goldowe mają 375, 365 aż od odległości. Teoretycznie jak byś walił z 500 metrów, to zakładał, że masz, ale jest zawsze tak, że każdy 10 metrów czy 100 to jest jakieś 10 kilka milimetrów dłużej, no to liczymy, że jakbyś grał na dużych odległościach, to penetracja zmniejsza ci się do 330-320 mm masz przebicia na 500 metrów, tak plus minus. Kiedyś była taka fajna tabelka, która ci pokazywała tą penetrację, co jak miałeś jak na kursorze myszki sprawdziłeś, pokazywało ci ile masz 50 metrów, to jest 100 metrów, 200, 500 i miałeś jakieś tyle penetracji, ale nie wiem czemu to usunęli, dość fajne i ogólnie przyjemne. Więc tak, dosyłacz. Oczywiście ulepszone celowanie, zmniejszyć rozdział i wentylkę. Teraz powiedz się czemu, dlaczego ty masz na pierwszym dosyłacz. Więc tak.
Bez tego ładował 16,10 sekund, a tak ładuje 15,8. Jakbym jeszcze dodał jeszcze ewentualnie jeszcze rację, to byłby doszło do 15. Niby te 0,20 setnych sekunda czy 30 setnych sekunda nie ma zbyt wielkiej różnicy. Ale daje to satysfakcję w czasie walki. Szybciej możesz zareagować, szybciej możesz oddać pocisk i szybciej możesz uciec. No to takie w zasadzie działa. Teraz zapewne było tak. Ja na przykład gram na wytrzymałości, że więcej HP. Inni jeszcze powiedzą, że na konfiguracji, która szybciej będzie naprawiało się wszystko. A jeżeli możesz osunę przeciw odłamkom dorzucą, bo czemu by nie? Ja jeszcze im na przykład ostatnio, że często turbot sprężaki przy trochę wolniejszych czołgach dodawają. Choć szczerze powiem, jak czołgi 30-40 na godzinę plus minus, to nie widzę tego sensu. Czołgi typu Maus, albo nie wiem, Type 5 Heavy, Type 4 Heavy, Oho, Mauszen, Paukas, to jeszcze jakoś to widzę. Na tym momencie wolne czołgi, które poniżej 30 na godzinę nie jadą, to warto mi tu pospieszać, po prostu. Jak to chyba nie zestaw załóg, to mam trzypelkową. Braterstwo naprawa na czwartym poziomie po 98% mam. DPS, magazyn amunicyjny, braterstwo broni, po takie, że gładka jazda, strzał z biodra, snajper, hamowanie sprzęgły mam. Narodcy mamy zdanie z sytuacji. Przy dowódcy ja zawsze mówię tak. Taką podpowiedź. Umiejętność. Pierwszy zawsze dodaję szósty zmysł. Potem ja też słoni. I na trzecim albo naprawy, albo coś dodatkowego. I zależy to jaki czołg, jak ma specyfikację, tak różnie. Albo dodaję naprawę, albo dodaję ewentualnie też na trzecim bratestwo broni. Ale zwykle też na drugiej P zawsze powinno być bratestwo broni, żeby szybciej to działało. I bo tak. Rodna jest sytuacja. Zwiększa ci zasięg widzenia i wykrywaj. Ewentualnie też można też wziąć zwiat albo wszechstronność. Właśnie na jakiej linii ty grasz. Ja biorę załogę pod uniwersalność, że można wszystko po trochu zrobić. Trochę widzi, trochę strzela, trochę jeździ i takie tam. Wszystko po trochu. Żeby był taki uniwersalny. I na przykład okno wolą, bo na przykład tym bardziej snajpią. I to jest fajne, bo w sumie popowiadają ci na jakieś krytyczne moduły, pokazują ci etc., co jest bardzo wielkim plusem. I nie wszechstronność, bo to w ogóle jest już szkodzone, jeżeli masz padnięty załukęta, czy jesteś ranny i tak. I zamiast maksymalnie ci do serwatowniczego, jednego masz dwie, to zaraz nagle 3 sekundy dłużej ładujesz. Przechwalam ci tak, że na przykład te 3 sekundy obniża ci te ładowanie i zamiast 3 sekund dłużej, to na przykład 2 sekundy dłużej. Co w sumie faktem zakładam przynajmniej, że zawsze macie apteczkę i zawsze naprawiacie. Że ja na przykład mam grę na małym i zawsze to jest takie bardzo podejmuje, ale zakładam, że dużo większość graczy gra na dużych aptekach, czekaj i zawsze więcej to zyska, jak masz kilka załogentów. Choć ja jestem nauczony, że wybieranie załogentów trzeba wybrać od najgorszego do takiego najmniej potrzebnego.
No i w tym wypadku, jak wymiana szat rozsądnego dowódca, a ładowniczego, to zawsze będzie wiadomo, że ci ładowniczy zawsze będzie w pierwszym miejscu. To w moim przypadku. Więc to tyle mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że fajnie się to oglądało. A, i prawie zapomniał. Ten czołg, jak tak patrzycie, to on obraca się do tej połowy, Jak ktoś się przykleje z tyłu, albo tak lekko pod kątem, to już nie masz szans. Ani trochę nie ma szans, przykro mi. No to chyba tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia. Hej, hej.